Co? Co to było? No mów. Ja tym razem cię powiedz. Okej. Okay. Cześć kochani, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Dawid i będziemy nagrywać kolejny kalendarz adwentowy ze słodyczami. I tym razem jest to kalendarz, na który ja czekałam chyba bardziej niż Dawid. Wcześniej jak nagrywaliśmy filmik, to on miał wybrać, jaki będziemy nagrywać i wybrał inny, a ja naprawdę tak bardzo chciałam nagrywać ten kalendarz, bo to jest kalendarz Smarties i to są jedne z moich ulubionych, ukochanych słodyczy i ja je ciągle jem i nawet jak jesteśmy w McDonaldzie i kupujemy lody w McDonaldzie, to po prostu ja muszę brać lody z tymi cukierkami Smarties. Dobra, ja już się nagadałam, teraz ty. Ale zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, jeśli lubicie takie tutaj kurczaczki, które tutaj są. To jest pingwinek. To jest kurczaczek. Pingwinek. Kurczaczek. Napiszcie w komentarzu, czy to jest pingwinek, czy kurczaczek. To jest pingwinek. To jest kurczaczek. Zostawcie też subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli nie chcecie żadnych filmów przegapić. I piszcie, czy chcecie więcej takich kalendarzy z zabawkami albo ze słodyczami. Ale będzie wyżerka dziś wieczorem. Jedynka. Czy ja mogę zacząć otwieranie, skoro tak bardzo chciałam go otworzyć? Tak. Super, bardzo się cieszę, dziękuję. On w ogóle kosztował, jeszcze zanim otworzę, kosztował 5 funtów, to jest 25 zł. I w sklepie była karteczka, że niby jest przeceniony z 10 funtów. Chyba nawet, że 51% taniej, kosztował 4,99, ale ja absolutnie w to nie wierzę, to był chwyt marketingowy, bo gdzie indziej on też kosztuje właśnie 5 funtów w innych sklepach bez promocji, także tak czasami oszukują. No o, to jest w takich tych, to jest w pudełeczkach. Pod jedynką mamy, ja kiedyś miałam takie, jak byłam dzieckiem, to takie jadłam, pamiętam. Pod jedynką mamy Smarties w takim pudełeczku. Ja je otworzę i zobaczymy, czy to są... A co to tam drzewo? A tu jest takie drzewo, o. Z tyłu na obrazku jest takie drzewko. Ale tu jest do pełna napakowane. Co? One są takie małe. Uwielbiam. Trochę tutaj tych słodyczy chyba będzie. Widziałam, o, tu jest dwójka. To raz teraz. Tylko żeby tak nie było, że wszędzie będą takie pudełka, chyba nie. No... Może będą minitulki. Tu jest coś napisane, a tam było coś napisane potem? Chyba tak. What pee does Santa leave? No tak jakbyśmy to przetłumaczyli, tak. Jakie teraz ten, zostawia święty Mikołaj? No coś takiego, może tak, co na P zostawia święty Mikołaj, coś takiego. No i odpowiedź to jest presents, czyli... Czyli? Prezent. Prezent, no. Dobra, dwójka, a pod dwójką jest napisane what T. Do people decorate in their house at Christmas? Ja chcę. A już tu widzę, co tu jest. Tree. No. Dobra. Ja już widzę, co tutaj jest. Ale nie będziemy tych wszystkich zagadek czytać, bo to dużo czasu zleci i też innym zepsujemy zabawę. Tutaj jest. Nie wiem, co tu jest. Ale opakowanie wygląda tak. I teraz tutaj się zdziwiłam, bo tutaj jest napisane po niemiecku. Vintage Pass. To dobrze, że umiesz. No, dobrze, że umiem, przydało się. Chyba no, trzeci raz w życiu mi się. To znaczy taka radocha zimowa, coś takiego, tak bym to przetłumaczyła. Aha. Szpasy jest taka radość, zabawa, taki jak joy po angielsku. No, dobra, musimy to otworzyć natychmiast. Tak, musimy natychmiast, bo ja nie wiem, co to jest. A, ja to widziałam w sklepie. To jest taka czekoladka z reniferem. I z tyłu ma trzy właśnie te Smartisy, te cukierki Smarties. Chcesz spróbować? Mhm. A tu możemy chować wszystko. A, tu jeszcze jest w środku coś. To jest biała czekolada w środku? Mhm. Taka mleczna czekolada z dodatkiem białej. Fajne, możesz zjeść. Teraz trójeczka, trójka jest tutaj. Tutaj mamy też zagadkę. I tutaj jest cukierek. O, takie coś widzę w ogóle po raz pierwszy, zobaczcie. Cukierek Smarties. Otwieram od razu. Rozpadł mi się na dwie części. To jest coś podobnego, zobaczcie. On jest rzeczywiście taki w dwóch częściach. I teraz tak mi wypadł i rozpadł się na dwie połówki. Chcesz jedną połówkę? I próbujemy. Czekolada i wtopione są dwa cukierki. I tutaj jest sama taka ciemna czekolada. Ale nie czarna, tylko mleczna. Ja w ogóle dzisiaj jak byłam w sklepie, to tak się zastanawiałam. Razem byliśmy. I tak oglądałam te różne kalendarze właśnie. I zastanawiałam się, czy może kupić kilka. I zrobić taki duży test kalendarzy ze słodyczami.
Że nie będziemy otwierać wszystkich okienek, tylko kilka i próbować. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć u mnie na kanale. No i były też takie świąteczne zestawy ze słodyczami właśnie. Chyba były M&M'sy, Marsy, jakieś takie różne. Dajcie znać, czy mamy kupić takie coś i otworzyć tutaj, zrobić taki unboxing i test. Lecimy dalej? Teraz czwórka. To masz czwórka. To jest baton. I co to jest? Baton? Pokaż. Znowu coś nowego. Ty tak fajnie zawsze pokazujesz, nie muszę nawet przybliżenia robić, jak montuję filmik. Dobra, otwieramy. Ja już aż się cała trzęsę, żeby spróbować. Dalej, dalej, nie pokazuj, otwieramy. Trzeba pokazywać. No ja wiem, że trzeba. Filmik nagrywamy, żeby pokazywać. No tak, ale wiesz, ja już chcę też, ja chcę próbować. O, tutaj jest coś podobnego. To jest Święty Mikołaj, taki czekoladowy. I z tyłu ma też wtopione cukierki. Odgryzę mu głowę. Mi się wydaje, że on smakuje tak samo jak ta taka kulka przepołowiona, którą przed chwilą smakowaliśmy. A ty jak myślisz, to jest to samo? To jest to samo, tylko inny kształt, taki świąteczny. Teraz to już piątka, tak? Pod piątką jest znowu pudełeczko i tym razem z tyłu jest rakieta. Nie, to będzie to samo, na bank, bo zobacz, jest napisane Smarties Mini. No możesz otworzyć, żeby się upewnić. No, jest to samo. Och, na pewno nie będzie inny smak, to jest to samo. Tu jest szóstka, a tu szóstka. No i tutaj znowu to z napisem Winterspass, Vintage Pass. Językiem się pomyliłem. Ojej, żeby teraz nie było tak, że będzie po kolei, bo widzę już, że tak po kolei idzie. I tak miałam ostatnio, jak otwierałam kalendarz z bombami i były cztery zapachy i było tak, że pod jedynką jeden, pod dwójką drugi, pod trójką trzeci, pod czwórką czwarty i potem pod piątką był pierwszy, pod szóstką drugi i tak po kolei było i w ogóle nie miałam... Znaczy miałam radochę, bo ten kalendarz był fajny, ale ogólnie to zepsuło mi niespodziankę. Ale chyba nie jest po kolei. Nie jest, bo tutaj będzie znowu ten taki Mikołaj. O, proszę. I teraz już ósemka. Ale łatwo się otwiera i się nie rozpada. Nie niż to u kalendarza. A tutaj jest cukierek. Inny cukierek. Pewnie taki sam, możesz otworzyć. Tamten chyba miał zielony papierek, prawda? To wiesz co, ja już może w tym czasie otworzę ósemkę. No rzeczywiście. Żebyśmy tutaj, bo ten... No nie jest to jakiś taki fascynujący kalendarz, w którym każde okienko jest inne. Więc żeby was tutaj nie zanudzić, to ja już będę otwierać dalej. Ja to w ogóle nie wiem, dlaczego mam ciągle problem ze znajdowaniem numerków. Dobra, jest dziewiątka. I pod dziewiątką jest... Kolejne pudełeczko, a z tyłu obrazek to taki rower. Tutaj na tych obrazkach zawsze są te cukierki, widzisz, Dawid? Gdzieś są wkomponowane, tutaj na przykład jako koła od roweru. I co, było to samo? No tak, było to tak? Samo. No widzisz, to samo, tylko inny kolor opakowania. Dziesiątkę mamy tutaj. I tutaj mamy znowu coś takiego w papierku, ale jest inny kolor. To wiesz co, ty otwórz jedenastkę, proszę. A ja otworzę i zobaczymy, czy tutaj też jest czekoladka w kształcie Świętego Mikołaja, czy może coś innego. Bo to jest bardzo rzeczywiście, bo to jest pingwin. To chodź, otworzymy tamtą, bo ona pewnie była inna. To jest białe, to jest białe. No, to jest biała czekolada, a ja nie chciałam tego otwierać. No zobacz, nie, to musimy wszystkie otwierać. Ale mogłeś pokazać. Otwieraliśmy, żeby pokazać. No dobra, wcinaj. Ja nie próbuję, bo ja nie przepadam za białą czekoladą. Teraz jedenastka. Może będzie jeszcze jakiś biały, to pokażemy. Ja nie widzę jedenastki. Strasznie się tu motam z tym kalendarzem dzisiaj, nie wiem co jest. O, pod jedenastką jest znowu coś takiego. Tym razem w pomarańczowym opakowaniu. To ty proszę otwórz, tylko zanim odgryziesz głowę, to pokaż do kamery, żeby widzowie widzieli co to jest. A ja teraz otwieram dwunastkę. A dwunastka jest tak tutaj. I co to jest? Pokaż, pokaż, tak, tak, tak. Za dużo światła. Bałwanek, ale fajny. Bałwanek, mam nadzieję, że będzie widoczny i z tyłu cukierki. A ja miałam znowu opakowanie tych cukierków w wersji mini i z tyłu obrazek z kwiatkiem. Proszę. Z koniczyną. Z koniczyną, o! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Ciągle mnie poprawiasz, bo ja się mylę. Znowu coś będziesz musiał otworzyć, bo to jest znowu to samo. Pomarańczowym opakowaniu, czyli tu powinna być biała czekoladka, tak? Otwórz, zobaczymy, czy rzeczywiście będzie. Na opakowaniu... Będzie czarne. Mówiłam. Jest rzeczywiście czarne. Na opakowaniu jest bałwanek. To nie jest bałwanek. A co to jest? Pokaż. To chyba nie jest bałwanek, tylko miś. Pokaż, misiu. O, znowu coś innego. Zobaczcie, misiu. No, bardzo fajne te czekoladki. On można sobie postawić i nie jeść do końca tygodnia. Już widzę, jak nie jesz do końca tygodnia. 14. O, znowu to samo. Znowu takie opakowanie. Z rzędu otwierać. Ale ty tu jesteś od otwierania, ale teraz tych.
Dobrze. Papierków, bo tu znowu jest to samo. Tylko różnią się kolorami i wzorami, a nie wiemy, co jest w środku, więc otwieramy. To jest Biały Mikołaj, jakby ktoś nie wiedział. A skąd wiesz? Bo jestem jasnowidzę. Od kiedy? No. Ja już otwieram 15. Nie, nie wiem, Biały, nie jestem jasnowidzę, no to mi się to założy. Pod 15 był cukierek, ale żółty. To jest bałwan. Bałwan? No, jaki... Oszukany, no. Oszukany. To jest brązowy bałwanek. Dobra, odłóż szybko, bo ci się zacznie topić w rękach. I możesz otworzyć 16. O, i znowu. Znowu, więc pokaż do kamery i otwieraj. A ja biorę się za 17. Widzisz, jak nam to szybko, sprawnie idzie? No, gdyby nie twoja pomoc, to filmik pewnie trwałby pół godziny. Nie, dwie. Tak. Ja mam tutaj znowu te cukierki mini. Proszę, to jest bałwan, którego nie widać za bardzo. Mhm. No te białe tak ciężko widać, bo jest za dużo światła. Tu mamy samolot. 18. To jest... Tu będzie znowu to takie kółeczko. To jest kółeczko, które może być inne. Sprawdźmy te kółeczko. No to otwórz i zobaczymy. A ja otwieram już 19. I tu jest znowu to samo. I ciekawe, co tu będzie w środku. Zaraz Dawid otworzy i powie. To jest fretka? Pokaż. Fretka. No, to jest fretka, jaka słodka. Ale ryjek słodki. Fretka. Otwórz teraz to. Ale fretki się nie spodziewa. Niby to samo, ale różne wzory, więc myślę, że jest bardzo fajny ten kalendarz. Zresztą ja od razu mogę powiedzieć, że polecam, bo ja uwielbiam Smarties i tyle. Jestem wielką fanką po prostu. 20. To jest też bałwanek. Bałwanek taki, biały. Którego nie widać też. No, nie widać go, niestety. Weź go dalej i spróbuję tak na przybliżeniu pokazać. O, może tak będzie widoczne. A ja tutaj znowu miałam opakowanie mini cukierków i z tyłu jest obrazek z latarnią. Mi się ten kalendarz bardzo podoba, bo w tych niektórych są na przykład jakieś takie malutkie cukierki albo takie maleńkie czekoladki i to jest takie słabe. A ten myślę, że jest świetny. Takie konkretne są te słodycze i wszystkie są dobre. 21. Dobra, Dawid, w końcu możesz otworzyć. I znowu to samo. Znowu coś tutaj w opakowaniu, więc otwierasz. A ja lecę dalej już. I już numer 22, o nie. Zawsze czas tak szybko leci, jak się otwiera takie dobre kalendarze, prawda? Tutaj jest czerwony cukierek. Tutaj jest renifer. O, renifer, super. Renifer będzie też biały, renifer będzie pingwin. Nie, pingwin nie. Pingwin. A kurczaczek? Nie ma kurczaczka. 23, ale że ja się wykłócałam, że to pingwin, naprawdę wydawało mi się, że to pingwin. Znowu mamy coś takiego w takim opakowaniu. Bardzo dużo tego jest. Ostatnie już, o nie. To jest. To bałwanek. Tych czekoladek ciemnych jest więcej niż białych, tak, prawda? Tak. No, tak mi się właśnie wydawało. No i co, 24 to już chyba ty otworzysz, nie? Proszę dramatyczną muzykę dać. To brzmiało jak fanfara, a nie dramatycznie. Co tam jest? Ja nie widzę z takiej odległości. Tutaj jest znowu ten taki... To takie kółeczko. No i skończył nam się kalendarz. Ale smuteczek. Jeszcze zobaczmy tamte koło. Nie ma już nic. Zostawmy to. No to otwórz jeszcze to jedno, no. No, kalendarz ogólnie bardzo ładny. Można go sobie postawić i otwierać sobie codziennie jedno okienko. Przepiękny. Tutaj kurczatek też bardzo ładny. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tu co masz, renifera? Ale słodziak. Patrz, jaki słodki. Piękny, piękny ten kalendarz jest. W ogóle ten kalendarz wygląda jak taka wieża od zamku. I co, no żegnamy się, no bo nic nam już nie pozostało. 4T ułoży się tak, zrobić jeszcze tam jeszcze jakieś kalendarze, żeby i można mieć mur z kalendarzy. Oj, to by było, co? Byś siedział i otwierał i ścinał słodycze całymi dniami. Ale nie, taki jest zamek z kalendarzy. Nie do otwierania, tylko do zabawy. No to można, no to zbieraj sobie pudełka. Jak będę nadal nagrywać tyle kalendarzy, to się na pewno jakiś domek zbuduje. Te z The Body Shop mają też taki kształt domku, te kalendarze. No. Także no, coś można pokombinować. Ty lubisz takie rzeczy robić, nie? Dobra, to pożegnajmy już się dzisiaj. No na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcecie więcej kalendarzy, no to dajcie znać i piszcie, czy chcecie ze słodyczami, czy... z zabawkami. Dobrze, a więc... Nie, bo ja obiecałam, że jak będziesz miał 1000 łapek w górę pod filmikiem z kalendarzem adwentowym dla dzieci, który nagrywaliśmy, to ci kupię następny. I tam już naprawdę tak mało brakuje do 1000, aż jestem w szoku, że tak lajkowaliście, że już zamówiłam kolejne. Dobra, to do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Pa, 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 pa. Jeśli lubicie takie kurczaczki, takie kurczaczki, jeśli lubicie, też takie pingwinki,
no na przykład i renifery takie, to możecie powiedzieć, że no napisać w komentarzu, że lubicie takie. I czy lubicie pingwiny, czy koszaszki, czy renifery, czy misie, czy no jakieś inne. Dobrze. No, a więc papa. Papa. Pa.